jestem świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Naleśniki. Nadszedł czas podwieczorku. Mama świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień naleśników. Naleśniki przepyszne. Aha! Uwielbiam naleśniki. Wszyscy lubią naleśniki. Jestem ekspertem w podrzucaniu naleśników, możecie wierzyć. Na pewno, tato świnko. Ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. Wcale się nie zezłościłem. Miałem tylko kłopot z patelnią. Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Tak, pomożecie zrobić ciasto. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Teraz dodaję jajka. Teraz mleko. I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać, mamo? Tak, oczywiście, Pepo. Peppa uwielbia mieszać. George też chce pomieszać. Nie, George, nie tak. Dobrze, dość tego mieszania. Usiądźcie przy stole, a ja usmażę naleśniki. Mama świnka przerzuca naleśniki. Hurra! Podrzucaj wyżej, mamo świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Mama świnka polała syropem naleśnik George'a. Przepyszne. Ten naleśnik jest dla Pepy. Hurra! Możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Podrzucisz wyżej, jak będziesz robił swojego naleśnika, tato świnko. Proszę, syrop. Pyszne. Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hurra! Czy nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać, jak to się robi? Przepyszne. Czy wszyscy patrzą? Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. Raz, dwa, trzy, hopla! O! Gapa, tatuś. O, może troszeczkę za wysoko. O, jaka szkoda. To był ostatni naleśnik. Powinno się udać go ściągnąć. Ojej, tata świnka nie może dosięgnąć naleśnika. Nie martw się, tato świnko. Wiem, jak go stamtąd ściągnąć. Chodźmy na górę, dzieci. Chodźmy. Co chce zrobić mama świnka? Policzę do trzech i wszyscy zaczynamy skakać razem. Raz, dwa, trzy, już! Co oni tam robią? Sukces! Tata świnka odzyskał naleśnik. Nasz tata ma naleśnika na głowie. Syropu do naleśnika, tato? Tak, proszę. Raz, dwa, trzy, hopla! Przepyszne. Postaciom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Dorota Lanton, Edyta Torchan, Andrzej Chudy, Jacek Kałucki i inni. Opracowanie wersji polskiej GMC Studio.